1 września na półkach sklepowych pojawi się nowa odsłona serii Driver o podtytule San Francisco. Po tytułowym mieście będziemy poruszać się jednym z ponad setki dostępnych modeli samochodów. Na uwagę zasługuje nowość w serii, czyli system Shift pozwalający na szybką zmianę samochodu podczas pościgu. Dzień później gracze będą mogli skusić się na Body Count, grę od Codemasters określaną także jako duchowy spadkobierca strzelanki Black. Body Count ma pozwolić na nieskrępowaną niczym zabawę, ograniczając wątek fabularny i pozostałe elementy rozgrywki, a skupiając się przede wszystkim na wymianie ognia z przeciwnikami. Tempted by mankind, the corrupted angels fled from the heavens to create their own utopia on earth. 8 września do Europy przywędruje El Shaddai Ascension of the Metatron, gra akcji tworzona przez japoński oddział studia Ignition Entertainment. Gra rzuci nas w sam środek konfliktu pomiędzy Bogiem a upadłymi aniołami. Oprócz sekwencji walki rozgrywanych w środowisku trójwymiarowym, twórcy przygotowali szereg platformowych poziomów, na których poruszać będziemy się w dwóch wymiarach. Fight for the survival of mankind. 9 września do sklepów trafi Warhammer 40 000 Space Marine, gra akcji z uniwersum znanego dotychczas przede wszystkim z serii strategii czasu rzeczywistego. Tym razem wcielimy się w jednego z kosmicznych Marines i damy łupnia hordom zielonych orków. Do dyspozycji gracza oddany zostanie szeroki arsenał broni takich jak granaty, łańcuchowy miecz i cała gama broni palnej. Grę urozmaicić mają rozgrywki multiplayerowe. I am a space marine. Man of War Vietnam to samodzielny dodatek do strategii czasu rzeczywistego wydanej w 2007 roku. Gra zaoferuje dwie nowe kampanie dla jednego gracza, które pozwolą na przejęcie dowodzenia zarówno nad żołnierzami Stanów Zjednoczonych, jak i nad wojskami północnego Wietnamu. Gracz otrzyma do swojej dyspozycji sprzęt i jednostki odpowiadające realiom wietnamskiego konfliktu. Odwiedzimy także prawdziwe lokacje, w których toczono boje. Również 9 września przystąpimy do kolejnego, trzeciego już starcia z Chimerami. Mowa o Resistance 3, czyli ekskluzywie na konsolę Sony przygotowywanym przez studio Insomniac Games. Oprócz kampanii fabularnej, w której wcielimy się w znanego z drugiej części cyklu Josepha Capellego, twórcy kładą duży nacisk na rozgrywki multiplayerowe, które będziemy mogli toczyć na mapach rozrzuconych po całym świecie. Mocną 3DS-ową propozycją na wrzesień jest Star Fox 64 3D, czyli remake popularnego kosmicznego shootera na konsole Nintendo 64. Gra otrzyma szereg innowacji związanych z możliwościami konsolki. Tryb 3D, interfejs przystosowany do dwóch ekranów oraz rozgrywkę multiplayerową w sieci bezprzewodowej. It's too damn quiet. Dead Island, czyli produkcja wrocławskiego studia Techland, na półkach sklepowych zagości 9 września. Gra oferować będzie cztery postacie do wyboru, lokacje rozsiane na tropikalnej wyspie i przede wszystkim krwawe starcia z zombie, których skorzystamy z wymyślnego arsenału składającego się głównie z improwizowanej broni białej. Oprócz nieliniowej kampanii pojawi się także czteroosobowa kooperacja i rozgrywki wieloosobowe. Szesnastego września swą premierę będzie miała pecetowa strzelanka Red Orchestra 2 – Bohaterowie Stalingradu. Druga odsłona cyklu zaoferuje nie tylko rozbudowany tryb wieloosobowy, ale i kampanię jednoosobową oraz tryb kooperacji. Jak zapewniają twórcy, kładą oni duży nacisk na jak najwierniejsze odwzorowanie realiów II wojny światowej. Marcus, if you get this message, I need your help. Your father. If
he's still alive. I've got to find him. Gears of War 3 na sklepowe półki trafi 20 września. W grze wcielimy się ponownie w żołnierzy koalicji COG, na czele których stanie Marcus Fenix. Oprócz kampanii jednoosobowej, w której stawimy czoła hordom wrogów, twórcy zaoferowali możliwość rozgrywki w trybie kooperacji, a także szereg trybów wieloosobowych, które zostały mocno rozbudowane w stosunku do poprzedniej odsłony serii. Jak co roku, Codemasters przygotowało dla fanów Formuły 1 kolejną odsłonę cyklu F1. Ponownie wcielimy się w rolę kierowcy wyścigowego bolidu i powalczymy o zwycięstwo na jednym z 19 dostępnych torów. Oprócz ogromnej ilości kosmetycznych zmian w tegorocznej edycji, pojawi się kilka istotnych nowości, takich jak poprawa fizyki jazdy oraz możliwość rywalizacji na podzielonym ekranie. Fani MMA powinni we wrześniu zwrócić szczególną uwagę na Supremacy MMA, grę studia Kung Fu Factory. Pozwoli ona na rozgrywanie pojedynków, w których korzystać będziemy z całej gamy technik i stylów walki. Na uwagę zasługuje kamera, która nadaje im filmowego charakteru i pozwala poczuć się tak, jakbyśmy naprawdę stali na ringu twarzą w twarz z przeciwnikiem. Tegoroczna edycja serii FIFA ma być rewolucyjna. Twórcy zaimplementowali w niej szereg nowości, dzięki którym mamy zapomnieć o wszystkim, co widzieliśmy do tej pory. Na szczególną uwagę zasługuje Impact Engine, system, który skupia się na jak najwierniejszym oddaniu kolizji zawodników biegających na boisku. Co istotne, w tym roku FIFA na PC ma być dokładnie taka sama pod względem zawartości jak na konsolach, a posiadacze mocnych blaszaków cieszyć będą się jeszcze ładniejszą grafiką niż właściciele Xboxów i PlayStation 3. Planując wrześniowe zakupy, warto zwrócić uwagę na szereg odświeżonych pozycji, które pojawią się na konsolach. Sony przygotowuje Team Ico Collection oraz God of War Origins Collection. Konami zaoferuje nam Silent Hill HD Collection, a Capcom ma w zanadrzu pakiet z dwiema odświeżonymi częściami serii Resident Evil. Wszystkie gry mają być dostosowane do możliwości konsol current-genowych. Znajdziemy w nich m.in. poprawioną oprawę audiowizualną i obsługę achievementów.